to jest najlepszy moment na wyprawę. Nie, dzień dobry, stary, zapraszam. Nie, no, jak mówi stare chińskie przysłowie, no to ogień. No, ogień. Dobra widzowie, no pamiętajcie sobie, no to ogień. Widzowie, ale zanim tam wyjdziemy, musisz stwierdzić łapkę w górę. To jest najważniejsze w tym momencie. Zostawiajcie łapkę w górę. Szczerze? Proszę. No. Boję się. Ja też się boję. Możecie napisać jakiś miły komentarz. Ej, a że... czekaj, dobra, ale musisz iść pierwsza, bo ja mam pewne obawy. Ty masz nadratetową zbroję, a... O właśnie, a ja mam tutaj, prawda, ten... Nie wiem, czy z tych oczu, z tych dwóch głów albo z tej trzeciej, jakiś laser tu nas nie dubnie, jak będziemy iść. Więc idź pierwsza. Proszę, nie róbmy tego. Jacksono, oszalałeś w ogóle, jaki mogę... Ja idę się wyspać. Dobra, długo będę na ciebie czekał jeszcze w tym łóżku? No spokojnie, jejku. Nie grasz, stary. Dobra. Ja nie chrapię. Przetrwaliśmy. Dobra, zombie. Ale ktoś puścił bąka nocą i to też nie byłem ja. To był ten zombie na pewno. Oj, dostałeś za karę. Bardzo dobrze ci tak po prostu. Dobra, chodź, przestań mnie strzelać. To nie w ciebie miało być, tylko do tego mowa. Dobra, nie pękaj. Nie pękam, chociaż zaraz pewnie pęknę i na pewno nasi widzowie pękają ze śmiechu, bo to jest nasze super śmieszne odcinki. Jak mówi stare chińskie przysłowie? No to ogień. Nieprawda, komu w drogę temu czas. Aha, no chyba, że takie stare przysłowie. To jest młode przysłowie, ono nie jest takie stare. Bez przesady, dobra. Stary, ty idziesz pierwsza. Nie, no czemu? Ja no proszę, no ty jesteś taki męski. To ciężko ci odmówić, ale idź pierwsza. Myślałam, że to cię przekona. No dobra, okej. Wchodzimy do wielkiej świątyni Herobrine'a. Idź pierwsza. Załóż sobie ubranie jakieś, co? Bo ty idziesz w ogóle z gołą klatką. Dobra, a możesz? Możesz? Po prostu? No, mogę, no dobra, mogę. Dobra, nie wydziwiać? Dobra, tu są jakieś dziwne rzeczy, Dlaczego ty, stary... Zerkam, co jest pod mostem. I co jest? Nic. Most. Most? Tak. Ha. Impossible. Ej, tam też jest jakaś świątynia, ale to jest świątynia wodna. Stary, no widziałam, że tutaj zrobiłeś, ty poszedłeś na dół, nie zostawiaj mnie tu. Nie, ale ja jak w tropikach. Teraz już nie wyjdziemy stąd. To nie wyjdzie, Super, no i super, wiesz co, no i tam w ogóle wszystko zepsułeś, ja nawet nie wiem jak mam stąd wyjść teraz. Ej, co ty tu zrobiłeś, że to się tak zepsuło? Aha, bo ja nie mam elytry. Czekaj. Jak mam się stąd wyjść? Jak to się robi? Co ty tam robisz na dole? Czemu spadłaś? Ja próbuję wyjść. Co ty robisz? Ja próbuję wyjść jakoś. O, dobra, udało się, nieważne. Wiesz co, ja stąd spadam, nie ma. Okej, no to ogień, lecę sam. Dobra, Emilia! Emilia, co? Dawaj, ogień. No co? Bo trzeba iść po prostu. Nie dawaj. Trzeba, to są jakieś guziki, stary. One na pewno coś oznaczają. No na pewno, no to je klikaj, oczywiście. Jak nie wiesz o co chodzi. Klikać, a może tu gdzieś jest zaraz jakaś informacja, co mamy zrobić. Dawaj, idziemy do środka. No, ja nie wiem, czy co jest? Idziemy. I tu nie można przejść. No i super, no i fajnie, możemy wrócić w takim razie. Widzowie, nie udało nam się... ale czekaj, tu są drzwi jakieś. No, ale one są zamknięte. Nie da się tutaj przejść, ani nic. Tam jest przycisk, ale bo nie wiem, czy jest sens go klikać. Boję się. Ty też masz przycisk? A to może musimy rowerzycie odkliknąć? No i wtedy się to otworzy? Myślisz? No może. Czekaj, ja tutaj próbuję przejść. Chcemy to sprawdzić? Jakoś... Dobra, nie da się tutaj w żaden sposób przejść. No chcemy to sprawdzić? No, to wygląda legitnie. Ale ja nie wiem, czy ja ten... Ej, dobra, decyzja, klikamy czy nie klikamy? Dobra, czekaj, łapki widzowie, najpierw widzowie wy musicie stawić łapki w górę. No tak, dokładnie. Więc... No zostawcie łapkę w górę. Dobra, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk razem z nami. Dobra, no to co? Tak? Ogień? Robimy to? No to ogień, stare chińskie. No dobra, w sumie co się może stać, dobra. 3, 4, tak? Dobra, 3, 4. No i co? What? Gdzie ja jestem? Halo, Milky? Halo? O nie, widzowie, o nie, co to się wydarzyło? Dobra, co to jest? Tak, prawda? Prawda, tak? O nie, my tu będziemy musieli na coś odpowiadać, nie najgorzej, dobra. Dobra, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Wpadliśmy w jakąś pułapkę, a ja stąd nie mogę wyjść. Chyba, że elytrą. Czekajcie, próbuję elytrą stąd wyjść. Kurde, tam nie ma końca. Dobra, ja tego nie dam rady tam. Nie dam rady tam wejść. Nie dam rady. Nawet jakbym tam poleciał, to tam na końcu będzie... O nie, no nie wyjdę stąd. Dobra, czekajcie, mamy jakąś skrzynkę. Ogarnijmy sobie, co tutaj jest. Ale dobra, my tu będziemy mieli jakieś pytania. Czuję to po prostu. Dobra. Okej, mamy 5 pytań. Jest 5 i dobra, dźwignie. Okej, trzeba odpowiedzieć na te pytania. Herobrine kiedyś zginie. Oczywiście, że tak, dobra, czyli jest odpowiedź dobra. Palionowo kiedyś spłonie. Fałsz. Okej, ruszyło się coś, to nam chyba otworzy te drzwi, tak mi się wydaje. Dobra, fałsz. Kiedy powstało Palionowo? Palionowo powstało w 2019 roku. Tak, tak, dokładnie tak to było. Palionka wróci na Palionowo. Oczywiście, że tak, prawda, dobra. I czy Palionowo przetrwa? Tak, okej, czyli mamy dobrze. Albo i nie wiem, bo by się otworzyło. Aha, dobra, to jest quiz Herobrine'a, czyli tu trzeba odpowiedzieć totalnie odwrotnie niż było, okej? Czyli teraz tak, musimy przejść sobie od początku. Herobrine kiedyś zginie. Herobrine oczywiście napisałby, że nie. Dobra, czyli jest to. Drugie, Palionowo kiedyś spłonie, czyli tak, czyli prawda. Nie, jeżeli to się okaże prawdą, jeżeli tutaj trzeba odpowiedzieć... O nie, na bank tak trzeba, jestem tego pewien, nie? Dobra, ale tu chyba tego nie zmieni, w sensie, że... 2019, tego jakby nie da się zaprzeczyć, no 2019 powstało Palionowo. Kiedy powstało... Palionka wróci na Palionowo. No to tu pewnie, że fałsz. Pewnie, że nie wróci. Albo prawda? Nie, on by pewnie dał, że fałsz. Dobra, czyli fałsz. Czy Palionowo przetrwa? No i nie. Okej. Udało nam się. Udało nam się przejść. Dobra, odkładam tą książkę tu, odkładam tą książkę. Przechodzimy dalej. Nie, no błagam, jakieś znowu parkury nad lawą, nie wytrzymam, nie chce mi się totalnie, nie? Jestem pewien, że wpadnę, ale mamy mamy zbroję i elytrę, dobra. No nie wiem, czy ta elytra mi teraz jest tutaj potrzebna. No dobra, trudno, dajemy radę jakoś bez, założę sobie to może ewentualnie, dobra, tu. I, dobra, tam trzeba przejść, okej. Łup, dobra. Up, dobra, jest git. Up, dobra, jest dobrze. Dobra, tu możemy przeskoczyć, tak. Tutaj, wow, już mi się wydawało, że nie przeskoczę, dobra. Tu jest git. Jest git. Jest git, dobra. Jest, dobra, przeszliśmy. O, cię sunę, ale to jest stres, jak się przez takie rzeczy przechodzi. Dobra, idziemy dalej, dokąd nas to doprowadzi. Okej. O nie, to jest jakiś labirynt, a? No nie, dobra, no to lecimy. Labirynt, dobra, tu. Dobra, tu nic nie ma, okej. Tutaj. Chcę mieć pewność, że... O, wow. Dobra, już się podpaliłem. Dobra, tu przejdźmy. Teraz tak, tutaj nie ma przejścia, tu. Dobra, jest drabinka w dół jakaś. Tutaj nie ma przejścia. Dobra, no to idziemy w dół. W takim razie. Okej, żeby pułapki tu żadnej nie było, bo jakbym wpadł w jakąś pułapkę. Dobra, jesteśmy na górze. Dobra, to jest przerażające, gdzie my jesteśmy w tym momencie, nie? Dobra, tu. Tu nie. Czyli trzeba znowu przejść tu. Tu. Tutaj też nie. Okej, dobra, tu jest znowu zejście na dół. Ej, jaki tu jest labirynt powalony. Pierwszy raz widzę taki z drabinkami. Dobra, tu. Wychodzimy. Okej, przeszliśmy to. O nie, są dwa przejścia. Nie, ja muszę wybrać, którym chcę iść, naprawdę. Dobra, prawo czy lewo? Tu jest jaśniej, tu jest ciemniej. Wydaje mi się, że to jest taka gra psychologiczna. Tam, gdzie jest jaśniej, będzie pewnie gorzej niż tam, gdzie jest ciemniej. Idę tam, gdzie jest ciemniej. Idę tutaj. Przechodzimy tu. O nie, to jest jakiś mega długi korytarz. Czekajcie, zobaczę, co tam jest. Czy tam też jest długi korytarz? Dobra. O nie, tu jest jakieś pomieszczenie. Dobra, wejdźmy tu. Pułapki nie ma. Dobra. Ej, tu jest jakaś ukryta komnata w ogóle tego Herobrine'a, czy coś takiego. W skrzynkach pusto. Nie sprawdziłem, że to są skrzynie pułapki. Dobra, tu nie ma skrzyni pułapek. Nie ma, dobra. Dobra. Chyba nic. Jest książka. Dobra, bierzemy to. Nie każdy jest godny wejścia do świątyni Herobrine'a. Udowodnij, że jesteś godzien. W przeciwnym razie oczeka cię śmierć. Powodzenia. Okej. Tylko jak ja to mam udowodnić? Odkładam to tu. Nie wiem, dlaczego to tutaj jest. Co to jest? Tam są głowy. Tam jest moja głowa! O kurde! Słuchajcie. Dobra, tu jest po prostu enchant. O co tu chodzi? Ej, tu są wszystkie osoby z Palionowa. I Palionka jest na czerwono, bo zaginęła! O kurde. A jeżeli ona już nie żyje? Ej, dobra, nie wiem, co ten Herobrine planuje, ale on tu ewidentnie zrobił jakieś odliczanie. Palionka jako jedyna... O kurde. Palionka jako jedyna jest na czerwono. A my jesteśmy jeszcze na zielono, ale oby to się nie zmieniło, nie? Ej, dobra, to jest jakieś przerażające miejsce, ja nie chcę tu przebywać, nie? Ja tu zdecydowanie nie chcę być. To jest Ja muszę zrobić, wiecie co? Ja bym najlepiej jakieś zdjęcie... Czekajcie, zrobię tak. Zrobię tak, stanę tutaj w tym miejscu. Zróbmy tak, żeby mieć fowa największego, żebyśmy widzieli jak najwięcej. I ja zrobię... Albo screena w ogóle zrobię. Dobra, zrobimy screena w Minecrafcie. I żebym miał dowód na co tu się działo, wiecie o co chodzi, nie? Bo jeżeli tutaj, kurczę... Ja nie chcę tu z nikim przyjść, a muszę to wszystkim pokazać, co tu się dzieje. Dobra, pójdźmy dalej może. Jest Enderchest, czy ja chcę... Dobra, to jest mój Enderchest, więc jakby tutaj mam swoje rzeczy, to git. Czy ja chcę tą książkę zabrać? Nie. Nie bierzmy jej, niech Herobrine nie wie, że tu byliśmy. Nie zostawiamy po sobie żadnego śladu. To jest myślę do... O nie, zostawiłem ślad na początku, bo przecież tam jest ten mechanizm do otworzenia. No i tak będzie wiedział, że tu byłem. Dobra, przejdźmy dalej w takim razie. I dostaniemy się na koniec tego tunelu długiego. Tutaj, żeby takiej pułapki nie było. Muszę być skupiony. Żeby pułapka żadna... Nie no, mam nadzieję, że nie będzie żadnych pułapek. Proszę, proszę. Ile to jest... Dobra, to jest jakieś mega długie. Dobra, ale idźmy, widzę, że tam jest woda na końcu. Czyli będzie trzeba wypłynąć gdzieś pewnie. Ej, dobra, to jest straszne miejsce, ja tu już nie chcę być, ja chcę stąd wyjść, błagam. Nie chcę tu przebywać, nie? Tu musimy... Okej, a dobra, teraz samo wyniesie. Okej, czyli... Dobra, jeszcze w to wlazłem w ogóle bezmyślnie, już nawet tam nie wrócę, nie? Dobra, co żebym teraz zrobił, ładną lipę, odwaliłem. Dobra, jesteśmy tutaj na górze. Dziwne pomieszczenie, nic tu nie ma, jest jedno wejście dalej. Dobra. Dobra, znowu jest... Tu jest znowu woda, w dół, teraz w dół będę znowu zjeżdżał? Okej. Okej. Nie wiem, gdzie to płynie, ale dobra. Okej. Okej. Jesteśmy w jakimś... nie wiadomo czym. Są drzwi znowu. A nie ma tu żadnych ukrytych skrzynek czy coś tego typu. Tu są jakieś przyciski. Nie, dobra, to nic nie robi. Okej, dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, wychodzimy stąd. My jesteśmy tu! Ej, dobra, wyszedłem! Dobra, a gdzie jest Milky? Ona... Kurczę, nie wiem, czy ona też już wyszła, czy nie. Ej, dobra, ale ja stąd... Ja muszę wrócić... Dobra, czy pytanie, czy ja tu mam na nią czekać, czy nie? Dobra, 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 dobra. Wiecie co? Ja zakładam, że ona już wyszła. Trzeba tak założyć, że też jej to szybko poszło. Też nie widzę jej niku. Może wróciła też na Palionowo? Wiecie co? Najszybciej... To nie jest daleko. Ja wrócę na Palionowo, ja sprawdzę, czy w ogóle Milky wróciła. Jeżeli wróciła, jeżeli tam ją spotkam, to git. Jeżeli jej tam nie będzie, to ja tu wracam i schodzę do tym przejściem tam do niej, żeby zobaczyć, co się z nią stało. Ale dobra, to jest przerażające. Ja wracam z powrotem na Palionowo. I muszę wszystkim w ogóle powiedzieć, co tu w ogóle jest, bo to jest powalone. Palionki tu nie było, ale z tego, co się dowiedziałem, to Palionka chyba nie żyje.